Choweczko jest, nie, pogoda chyba fajna. Bez kontuzji, pogoda, tak, nie. Najważniejsze. Już wszyscy trenują, tak? Wszyscy, tak. Uh-huh. Bramkarzy też? Tak. Ilu jest? Pięciu, czterech? Trzech od nas i jeden jest taki chłopak, który trenuje tam kilka razy w tygodniu z nami. Szanowni Państwo, witam serdecznie. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Adrian Dąbrowski, nowy, właściwie stary zawodnik Broni Radom. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Powiedz, wróciłeś tutaj po jakimś krótkim rozbracie, 2-3-letnim. Widzisz, zauważasz jakieś zmiany, jak to wygląda? No to był rozbrat 4, bodajże 5 chyba nawet letni. Za dużo się nie zmieniło. Jest wiele osób, które w tamtym momencie były w klubie, jak ja tutaj grałem. W juniorach, trenerzy juniorskich zespołów, czy trener np. Różański, to oni już byli w klubie. Tak samo osoby z zarządu, dyrektor Muszyński, czy kierownik Kudziński. Tak. Mm-hmm. Ale jak to było? Jak ten związek wyglądał? To trener zadzwonił do ciebie, czy ty do trenera? No bo tak ciężko sam z siebie odejść z ruchu Chorzów, tak? Czy to było tak, że ja w tej rundzie miałem trochę mało tych minut? I szukałem po prostu miejsca, gdzie będę mógł grać jak najwięcej. I miałem kilka propozycji tam z innych drużyn, ale zdecydowałem się, że tutaj bliżej domu będzie mi lepiej. To jest trzecia liga i przyciągnęło mnie tutaj. No ale zdajesz sobie sprawę, że tych minut może nie być tak bardzo dużo. Tak, zdaję sobie sprawę i od pierwszego treningu, kiedy tutaj przyjechałem, próbuję walczyć o to, żeby pokazać się w każdym treningu i meczu jak najlepiej. Ta rywalizacja jest odczuwalna? Tak, jest odczuwalna. Jest kilku starszych zawodników, kilku młodszych, bardziej doświadczeni, mniej. No ale tak jest w każdej drużynie i w każdej się walczy o to, żeby po prostu grać. Przypomnij nam, bo grałeś kiedyś bardzo dobrze w juniorach Broni u trenera Marcina Krzowska. Jak ty to wspominasz? No, wspominam bardzo dobrze. Mieliśmy chyba jedną z najlepszych tutaj drużyn juniorskich chyba w historii nawet, można powiedzieć. 2000 rocznik. Tak. Zawsze graliśmy o najwyższe cele w tym roczniku. No, wspominam bardzo dobrze, tam mam kilku kolegów. Niestety nie ma teraz w tej drużynie nikogo z tamtego rocznika, ale są starsi chłopcy z rocznika 99. Mhm. No, bardzo mi szkoda, że nie ma w tamtej drużyny zbyt wielu osób. Coś takiego się musiało wydarzyć, że niektórzy podążyli zupełnie inną ścieżką. Tak. No, niestety. A co sprawiło, że w ogóle zacząłeś grać w piłkę? Bo pochodzisz z Wyśmierzy, co powiedz nam trochę? Myślę, że główną przyczyną tego, że zacząłem grać w piłkę, było to, że mam trzech braci. No i wszyscy gdzieś tam grają teraz. Tak samo tata zawsze grał. I zaczęło się tak, że mój brat grał w piłce do Obrzegi. I tam zaczynali. Drugi brat chyba w Promnej, tak? No tak zmieniali kluby tam w tych pobliskich. W Jaku, tak. Tak, i tam zakładali mój rocznik 2000 w Pilicy Białobrzegi. I trener tamtej drużyny powiedział mojemu bratu, żeby mnie przywiózł na trening. No i tak się zaczęło, że przyjechałem i już zostałem. Mhm. W Pilicy spędziłem 2 lata. Następnie dowiedziałem się, że tutaj trener Marcin Krzosek organizuje obóz dla drużyny z mojego rocznika. Taki dla chętnych, że tam kto chciał, mógł się zapisać, kto nie chciał, nie mógł. No i ja miałem to szczęście, że się dowiedziałem. Trener Mirosław Siara z Pilicy Białobrzegi powiedział mi, że jest taki obóz. No i miałem takie szczęście, że moi rodzice zapłacili po prostu pieniądze za ten obóz. No i miałem możliwość pojechać z trenerem na obóz. To było bodajże do Zakopanego. No i od tego obozu się zaczęło tak, że spodobałem się trenerom tutaj z Broni i zostałem w Radomiu. Mhm. Przez pierwsze 2 lata dojeżdżałem, praktycznie 3 razy w tygodniu, plus mecz. No to bardzo dużą rolę pełnił mój tata wtedy, że mnie woził. Myślę, że gdyby nie tata, no to bym chyba nie grał za bardzo. Byłbyś w innym miejscu. Tak. Potem był epizod w ruchu Chorzów, jak sam mówisz, 4, a nawet 5-letni. To był taki moment, gdzie bardzo się wybiłeś, bo udało Ci się nawet zadebiutować tak w juniorskiej reprezentacji. Jak to wyglądało? Czy tą juniorską reprezentacją tak nie za bardzo, to bardziej było takie powołanie selekcyjne, takie dwudniowe, więc takie nic wielkiego za bardzo. Nic wielkiego, ale niektórzy marzą nawet. No, to U16, więc to nie ma się czym za bardzo tam
podniecać. Rozumiem, ale Ruch Chorzów, 14-krotny mistrz Polski, tam chyba presja wygląda zupełnie inaczej, tak, niż tutaj. No jeśli chodzi o otoczkę całą, zainteresowanie na mieście czy coś, no to na pewno to budzi wielki szacunek u wszystkich, którzy tam grają. No i to była wielka przyjemność, że tam mogłem być. No nadal mam kontrakt z tym klubem, więc tak jakby jestem zawodnikiem Broni, ale też zawodnikiem Ruchu Chorzów, więc... No właśnie, zostałeś wypożyczony do czerwca do Broni Radom. Czego się spodziewasz, bo cały czas myślisz o powrocie do niebieskich, czy też wiążesz się z tym? Jedyna rzecz, na której teraz się skupiam, to jest to, żeby jak najwięcej grać w tej rundzie. Żeby do każdego meczu podchodzić na 100%, żeby w każdym meczu po prostu no jak najlepiej się pokazać. Bo, no. Rozumiem. No właśnie, znasz chłopaków, znasz już drużynę. Wiesz, jakie są cele zespołu, bo drużyna chce być w pierwszej dziewiątce. Ważne są te minuty, o które chyba ty też będziesz walczył jako młodzieżowiec. Myślisz, że to są cele do spełnienia? Myślę, że tak, że te cele są najbardziej do spełnienia. Mamy solidną drużynę, myślę, że bardzo wyrównaną. Co prawda teraz sparingi są takie, że wygrywamy wszystko, ale nie ma co bardzo na to patrzeć, ponieważ sparingi rządzą się innymi prawami, a co innego będzie w lidze, więc będziemy chcieli od pierwszego meczu pokazać, że jesteśmy dobrym zespołem i w każdym meczu grać o 3 punkty, no bo o to chodzi w każdym meczu. Wiadomo, a powiedz nam coś o sobie tak poza piłką nożną. Co cię interesuje? Czym się zajmujesz? Masz dziewczynę? Studiujesz jeszcze? Jak wygląda to twoje? No obecnie jestem studentem AWF-u Katowice, no ale mam przerwę teraz, tak jakby no, w tym półroczu nie będę uczestniczył. Mam dziewczynę z Rudy Śląskiej na Śląsku, więc też tam na pewno w wolnych chwilach będę jeździł cały czas, albo ona do mnie będzie przyjeżdżała, więc ten Śląsk będzie cały czas przy mnie. Na pewno też na mecz do chłopaków będę jeździł do Ruchu, jeśli będzie możliwość taka. Jeśli nie będzie kolidował. Jeśli nie będzie kolidowało, to na pewno będę wpadał. Poza tym książki, muzyka? No, czytam jakieś biografie jakichś sportowców byłych. Rozumiem. Motywacyjne bardziej. Pozostaje nam zaprosić wszystkich kibiców na mecze rundy wiosennej z Adrianem Dąbrowskim. Także serdecznie ci dziękuję za rozmowę. Witamy Adriana na pokładzie Broni Radom. Dziękuję serdecznie. Zapraszamy wszystkich na mecze. Na Narutowicza 9. Pozdrawiam. Pozdrawiamy.